Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Janusz Kowalski, poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej oraz pan Adam Kurek z Forum Młodych Solidarnej Polski. Szanowni Państwo, witam serdecznie na konferencji prasowej. Na konferencji prasowej już po covidowej jestem zdrowy, ozdrowieńcem, więc mogę do pełnej aktywności wrócić. Witam oczywiście wszystkich mieszkańców Opola, Opolszczyzny, również tych, którzy dzisiaj w imię pewnej narracji niemieckiej protestują tutaj, protestują przeciwko stanowisku polskiego rządu, które zostało wczoraj wzmocnione stanowiskiem Sejmu, aby negocjować warunki budżetu na lata 2021-2027. Szanowni Państwo, mamy sytuację nadzwyczajną, w której to prezydencja niemiecka wraz z niemieckimi urzędnikami i politykami chce Polsce odebrać część polskiej suwerenności. Chce odebrać sytuację, w której Polska będzie decydowała o tym, o swoich sprawach w zakresie praworządności, w zakresie wymiaru sprawiedliwości, w zakresie gospodarki, w zakresie kultury i również w zakresie każdego rodzaju wolności. Sytuacja, w której dzisiaj się znaleźliśmy, jest bezprecedensowa. Otóż w dniu wczorajszym Sejm Rzeczpospolitej Polskiej 235 głosami posłów z Prawa i Sprawiedliwości oraz między innymi pana Pawła Kukiza, za co mu bardzo serdecznie dziękuję. I dziękuję serdecznie panu posłowi Pawłowi Kukizowi za jego wsparcie, za to, że widzi, że w sprawach fundamentalnych nie ma podziałów. I to, czego nie rozumie dzisiaj Platforma Obywatelska, SLD i PSL, nie rozumieją tego, że w sytuacji, kiedy Polska jest szantażowana, trzeba stanąć po stronie rządu, trzeba stanąć po stronie Rzeczpospolitej Polskiej. Tego niestety opozycja, szanowni państwo, nie rozumie. Kilka chciałbym wyjaśnić spraw. Po pierwsze, polskie weto do spraw wiązania funduszy z ideologicznymi przesłankami, które doprowadziłyby do tego, że od 1 stycznia 2021 roku Polska byłaby pozbawiana miliardów euro pieniędzy. To dziękuję bardzo serdecznie, szanowni państwo. Polska byłaby pozbawiana miliardów euro za ideologiczne przesłanki, które nie byłyby wprowadzane. Szanowni państwo, Polacy na przykład nie chcą homomałżeństw, które adoptowałyby dzieci, tak jak jest to w innych państwach europejskich. I teraz jest sytuacja taka, w której między innymi Platforma Obywatelska chciałaby doprowadzić do tego, aby Bruksela i Berlin odbierała miliardy euro, między innymi za to, że są łamane prawa środowiskom LGBT. Ja, szanowni państwo, jestem zwolennikiem tego, żeby dyskutować. Szkoda, że wczoraj pana posła Zembaczyńskiego zabrakło w Sejmie. Szkoda, że zabrakło tego ważnego głosu, który byłby wsparciem dla polskiego rządu. Jestem przekonany, że nasze twarde stanowisko, twarde nie dla Brukseli i Berlina, doprowadzi do tego, że Polska obroni europejską praworządność. Artykuł 7, który dzisiaj jest naruszony przez prezydencję niemiecką, musi zostać utrzymany i jakiekolwiek rozporządzenie Rady Unii Europejskiej nie może wejść w życie, które wiązałoby wydawanie funduszy Unii Europejskiej tutaj w Polsce właśnie z ideologicznymi przesłankami. Jak, szanowni państwo, miałoby to działać? Otóż miałoby to działać w taki sposób, w której to 15 przywódców w Unii Europejskiej decydowałoby, co w Polsce jest praworządne, a co nie jest praworządne. Oczywiście definicji praworządności nie ma w żadnych traktatach unijnych. Jest tylko artykuł 2 i artykuł 7. I w związku z tym, że nie ma w tej chwili większości państw do tego, aby realizować proces związany z artykułem 7, prezydencja niemiecka chce złamać traktaty unijne. Na to, szanowni państwo, nie ma zgody. I póki Prawo i Sprawiedliwość rządzi, póki Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro rządzi, nie zgodzimy się nigdy na to, aby Polska była pozbawiona suwerenności. Stoję tutaj przed państwem dokładnie rok po tym, jak przysięgaliśmy jako posłowie 12 listopada 2019 roku, że będziemy stać na straży wierności Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości stoją, niestety posłowie Platformy Obywatelskiej, posłowie Polskiego Stronnictwa Ludowego, posłowie Lewicy zapomnieli o tym, że w chwilach ważnych dla Polski trzeba zawsze stać po stronie interesu narodowego. Ja, szanowni państwo, przypominam przede wszystkim rok 2009, kiedy to do Polski przestał płynąć
płynąć rosyjski gaz i kiedy to premierem był Donald Tusk. I co wtedy zrobił świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński? Co wtedy zrobiła Prawo i Sprawiedliwość? Tego dzisiaj Platforma Obywatelska nie chce pamiętać. Kiedy idzie o interesy Polski, barwy polityczne się absolutnie nie mają żadnego znaczenia. Wtedy rząd Prawa i Sprawiedliwości stanął po stronie Polski i rządu Donalda Tuska, który był szantażowany. Taka sytuacja, szanowni państwo, jest nieuprawniona. Dzisiaj, szanowni państwo, Platforma Obywatelska, Lewica i PSL w istocie realizują niemiecką politykę, która zmusza i osłabia stanowisko polskie. Ci ludzie, szanowni państwo, za nami, w istocie chcą tego, aby Opolu i Opolszczyźnie były odbierane miliardy euro za ideologiczne sprawy. To są, szanowni państwo, zwolennicy homomałżeństw. To są zwolennicy adopcji dzieci przez pary homoseksualne. To są zwolennicy sprowadzania do Polski muzułmańskich imigrantów. Tak, dokładnie jest. Za takie sprawy nierealizowane będą. Bardzo się cieszę, że jest pani przeciwniczką w końcu imigracji muzułmańskich imigrantów. Za takie sprawy. Nie, bardzo bym prosił, gdyby pani mogła używać jednak cenzuralnych słów. I się nie bać! Szanowni państwo, jaka debata, tacy politycy, szanowni państwo, my jako Zjednoczona Prawica z podniesioną głową będziemy bronić Rzeczpospolitej, będziemy bronić polskiej suwerenności. Absolutnie nie ugniemy się pod presją ani Platformy Obywatelskiej, ani PSL-u, a przede wszystkim pod presją Berlina i Brukseli. Szanowni państwo, już dzisiaj głos słoweński pokazuje, że Polska zyskuje nowych sojuszników. Jestem przekonany, że po prezydencji niemieckiej Polska wygra sprawę i uda nam się porozumieć na dużo lepszych warunkach. A chcę powiedzieć, że między innymi dzisiaj te regulacyjne decyzje Unii Europejskiej wprost mają swoje przełożenie, między innymi na sytuację tutaj w Opolu i na Opolszczyźnie. To dzisiaj między innymi ze względu na absolutnie skandaliczną i niezgodną z racjonalnością politykę Unii Europejskiej. Największa inwestycja w ostatnich 30 latach, czyli budowa elektrowni Opole, stanęła pod znakiem zapytania. Elektrownia Opole ma być za 20 lat zamknięta, pomimo tego, że 11 miliardów złotych kosztowało jej wybudowanie. Adam Kurek z Forum Młodych Solidarnej Polski. Szanowni państwo, dla młodego pokolenia suwerenność jest najważniejsza. Nie ma i nigdy nie będzie zgody, żeby jacyś brukselscy eurokraci mówili nam, jak mamy żyć w naszym kraju. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, czy są może jakieś pytania? Tak, Janusz, jest pytanie do ciebie. Panie pośle, proszę bardzo. To jest rachunek, który wystawiają ci obywatele dzisiaj po to, żebyś wiedział, ile będziesz winien za to, co dzisiaj próbujesz zrobić, czyli za zdradę narodową. To jest zdrada narodowa, co robicie z budżetem unijnym. I to jest rachunek dla Janusza Kowalskiego. Proszę, miej odwagę, szanowni, przyjmij go i szanowni państwo, za to. Najważniejsza sytuacja. Drogi panie pośle, proszę pamiętać o wszelkich obostrzeniach epidemiologicznych. W związku z tym, szanowni państwo, warto dzisiaj nagrać pana posła Zembaczyńskiego. Bo w sytuacji, kiedy Polska, a co do tego nie mam żadnej wątpliwości, wsparty z stanowiskiem polskiego Sejmu, pan premier Rzeczpospolitej Polskiej Mateusz Morawiecki wywalczy nie tylko ogromny budżet, ale przede wszystkim doprowadzi do tego, że europejskie prawo nie będzie łamane. Dzisiaj Polska stoi na straży i polskiej suwerenności, i europejskich traktatów. I dzisiaj ten poseł, szanowni państwo, to jest podobno poseł Rzeczpospolitej Polskiej. Podobno to jest poseł, który reprezentuje Polskę. Pan przysięgał 12 listopada na wierność konstytucji. I pan dzisiaj chce, żeby ta konstytucja była łamana. Proszę mu robić zdjęcie, bo za miesiąc, szanowni państwo, pan poseł Zembaczyński będzie połykał swój język, kiedy Polska wygra. I pan się będzie tego wstydził. Konstytucja. Czy są jeszcze jakieś pytania? Janusz. Szanowni państwo, bardzo serdecznie dziękuję. Obronimy suwerenność. Dziękuję za obecność. Absolutnie nie ugniemy się przed dyktatem Berlina i Brukseli. Dziękuję uprzejmie.